want to buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you death sticks. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. Hey, hey! Pogadajmy sobie o narkotykach w odległej galaktyce. Tak, tak, przyprawa, bo o niej tu mowa, istnieje w Star Wars i istniała także w starym kanonie. Na pewno słyszeliście też o słynnych kopalniach tego cennego surowca. Opowiem wam także o sposobie jej wydobycia. Zatem dziś odcinek o ćpaniu. Przyprawa była nielegalnym minerałem, tak, minerałem, nie przejęzyczyłem się, który zależnie od odmiany mógł mieć różne właściwości i działanie. Wszystkie gatunki tego środka łączyło jednak jedno – narkotyczne działanie. Czyniło to przyprawę bardzo pożądaną na czarnym rynku, a czasami stanowiło na nim swojego rodzaju walutę. Interesowali się nią nie tylko zwykli przestępcy i piraci, ale także imperium, senatorowie oraz oczywiście celebryci, bo surowiec to był bardzo cenny. Tymczasem przypominam o Instagramie, koniecznie zafollowujcie osusowego Instagrama, no i dawajcie subika i pamiętajcie o dzwoneczku, a jeśli chcecie filmy wcześniej, to naciśnijcie guzik wspierania kanału. A teraz już przeskakujemy do dalszej części odcinka. Spośród wszystkich znanych odmian możemy wymienić kilka najciekawszych. Sansanna. Zaczynamy od niej, bo była to odmiana najtrudniejsza do zdobycia. Można było wydobywać ją m.in. na Obadaya. W wielu regionach galaktyki była bardzo mocno opodatkowana, co utrudniało wprowadzenie jej na czarny rynek. Zażywana była doustnie i pozostawiała po sobie charakterystyczne plamy na twarzy i dłoniach zażywającego. Polstein. Spośród wszystkich należała do grona najdroższych i najbardziej cenionych. Była wystarczająco mocna nawet przed obróbką, a jej posiadanie zakazane do tego stopnia, że posiadanie nawet niewielkiej dawki przy sobie mogło skutkować trafieniem do więzienia na resztę życia. Jednym z pierwszych efektów jej wdychania było naprzemienne pieczenie i chłód w płucach. Kiedy organizm przyzwyczajał się do substancji, osoba zażywająca zaczynała widzieć pulsujący obraz zmieszany ze zmianą kolorów oraz zwiększoną ostrością. Innym zmysłem, który ulegał zmianom po zażyciu, był słuch. Głosy osób dookoła po Polstein wydawały się spokojne i przyjemne dla ucha. Swego czasu Moff Gandhi, chcąc zaszantażować Arinde Price, psiknął w nią sprejem z tą właśnie odmianą przyprawy, po czym zmusił do wykonania jego poleceń, grożąc, że jeśli doniesie, iż ta jest pod wpływem narkotyku, poniesie wiążące się z tym konsekwencje. Skarn. Dzięki temu, że właściwie nie zostało zaklasyfikowane jako przyprawa, mogło być wprowadzone w legalny obrót. Skarn powstawał pod uprawami zbóż, a przekształcenie go w środek narkotyzujący wymagało rafinacji oraz kilku innych manipulacji chemicznych. Występował on m.in. na Cypher, gdzie doszło do sporu o obdarzoną nim ziemię. W konflikcie mierzyli się członkowie klanu Seyfari Afe oraz koloniści, którzy pragnęli przejąć teren. Ryl. Przed rafinacją znajdował liczne zastosowania w przemyśle wojskowym i naukowym. Był też składnikiem niektórych lekarstw. Występował na Ryloth, które zawdzięczało mu w zasadzie swoją nazwę. Doaki, o którym wiadomo jedynie tyle, że miało zielony kolor. Tak więc skoro wiemy już co nieco o tej całej przyprawie, przybliżmy sobie kilka szczegółów na temat jej wydobycia. Celem masowego pozyskiwania przyprawy tworzono kopalnie, które znajdowały się na wymienionych wcześniej Ryloth i Obadaya, lecz także na Savarkosie oraz nawet na Naboo. Mimo to najsłynniejsze źródło przyprawy znajdowało się na Kessel, o czym mogliście przekonać się w serialu Rebelianci i w filmie o Hanie Solo. Tamtejsze wydobycie kontrolował działający pod nadzorem Imperium Galaktycznego syndykat Pike, którego członkowie wykorzystywali do pracy zniewolonych przedstawicieli różnych ras, w tym także silnych i wytrzymałych takich jak Wookie oraz Gigorianie. Pracownicy posługiwali się prymitywnymi narzędziami, takimi jak wibrołopaty, wibrokilofy oraz młoty soniczne. Całe dnie spędzali w trudnych warunkach, w niesamowitym gorącu przy pracy mogącej wykończyć nawet tak silne stworzenia jak łuki. Dodatkowo wspomnijmy o skromnych posiłkach, małej ilości snu i brutalnym traktowaniu, a stanie się jasne, czemu tak wielu umierało tam ze zmęczenia. Cały proces wydobycia był także szkodliwy dla środowiska. Naruszał bowiem równowagę ekologiczną i skutkował wytwarzaniem toksycznych produktów ubocznych, a dodając fakt tego, że przyprawę wydobywano na terenie aż połowy planety, można domyślić się, jak szkodliwe były tego skutki.
Ponadto na Kessel wycięto większość lasów, aby zrobić miejsce pod kopalnię. W całym procesie pozyskiwano bogate w przyprawę Kessel kamienie, z których wytwarzano używaną jako tanie paliwo kesolinę, czyli zielonkawą toksyczną ciecz, wykorzystywaną przez górników jako tanie paliwo do zasilania maszyn, co z kolei przyczyniało się do wytwarzania chmur gryzącego dymu, powodującego niszczenie środowiska. Z Kessel kamieni wreszcie produkowano kesselską przyprawę o właściwościach narkotyzujących. Taki towar był następnie wprowadzany szerzej na rynek, gdzie pod nadzorem sprawdzonych dostawców dostarczano go do zainteresowanych produktem kupców. Dzięki za obejrzenie filmu. Jak zawsze komentarze są do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o Instagramie, o subie na YouTubie i o łapce w górę. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby nie ćpieć, bo Was zmiecie z planszy. Uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Pa, pa!